Cześć ziomeczki kochane, to ja Wojtek Pietraszek, kanał Rockday. Kolejna lekcja, tym razem to będzie taka lekcja poświęcona napieprzaniu takim już masakrycznym na gitarze. To po prostu tak, żeby było no, rżnięcie po prostu na maksa, po prostu po wszystkie czasy. Kawa z metalu się nie umywa, herbata z metalu się nie umywa zupełnie do tego, co będziemy rżnąć. Także uwaga, skupcie się bardzo uważnie, bo Wojtałkę przemawia i mówi to, co ma do powiedzenia. Tak więc skupcie się. Dobra, generalnie tak, pierwsze ćwiczenie, które byłoby w tym filmiku, to jest takie właśnie no shreddingowe, prawda? Jak to świrować na gitarze. Generalnie chodzi mi o to, bierzemy sobie trzy paluchy, pierwszy, drugi, trzeci, na przykład od progu powiedzmy piątego, czyli 5, 4, 3, u was na najgrubszej, u mnie na piątej, na szóstej, przepraszam, mam 7 strun. Później 6, 5, 4, 7, 6, 5. I zagram to na razie szybko. Tak by to mniej więcej wyglądało. Teraz uwaga, skupcie się jeszcze raz. W zwolnionym tempie było to zagrane. Teraz jeszcze troszeczkę szybciej. W ten sposób to wygląda. Oczywiście to jest taki jeden ciąg dźwięków. Generalnie jak się temu przesłuchać, to jest po prostu jedno takie płynięcie. Coś takiego, nie? Wiem, że to jest dosyć proste, to jest generalnie gramy pod skali chromatycznej, gramy progi 4, przepraszam, 3, 4, 5, 6, 7, ale to właśnie ma na celu nabranie szybkości i znowu to, co było też w poprzednich filmikach, takiego połączenia ręki, lewej ręki, prawda, prawej ręki z umysłem, żeby po prostu to się zapędziło, coś takiego się zrobiło, prawda, żeby nie było jakieś w ten sposób. Najważniejsze tutaj jest z kolei ten motyw, żeby po prostu grać, to są po trzy dźwięki, czyli mamy ty. Zapamiętajcie sobie. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. To teraz dodałem już jakieś power chordy i wychodzi na to, że no wychodzi jakiś taki riff po prostu, no taki jakiś intro, jakiś motyw przewodni, motyw główny, zwrotka czy cokolwiek, prawda? Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak
przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki. Więc to jest fajna rzecz. Według mnie bardzo idealnie ćwiczy, bardzo idealnie, fajny wyraz. Idealnie ćwiczy po prostu nam te paluszki, prawda? I teraz spróbujmy zrobić to na przykład na każdej ze strun. Czyli zaczynając od najcieńszej, możemy spróbować tak: 3, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 4, 3. O, czyli to było coś takiego. Czyli 3, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 3, 4, 3, 2. Wyglądało, czyli raz, dwa, trzy, 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 tym. No i teraz, jak nie trudno się domyślić, graliśmy palec trzeci, drugi, pierwszy. A który nam został? Biedny, samotny, taki biedny, taki o, mój malutki, biedny paluszek. Czyli czwarty został. Czyli teraz 4, 3, 2, no. Macie to ćwiczonko. Teraz zadanie dla was, no ja już tego niekoniecznie muszę grać, żeby to przesuwać się co prób. Czyli później, prawda, zaczynajmy 3, 2, 1, no to zaczynamy 4, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 5, 4. W ten sposób. No i przesuwamy się tak samo, jak było w jednym z tych filmików wcześniejszych, żeby to było przesuwanie się płynne. Zobaczmy, tylko chodzi mi, prawda, na jednej krawędzi dochodzą do następnej krawędzi progu. Przechodzimy, prawda, płynnie z powrotem do tego, bez zatrzymywania się, czyli robimy coś takiego. Przechodzimy, prawda, idziemy do najgrubszych strun i pójdziesz z powrotem bez zastanawiania się, bez robienia pauz, czyli pamiętajcie, to jest motyw, który będę bardzo często wam powtarzał, żeby to była jedna wielka płynność. No oczywiście, jeśli macie problemy z tym zatrzymywaniem się na krawędziach, to po prostu trzeba zwolnić, no bo to jest jedyne rozwiązanie, żeby po prostu zwolnić. Więc dobra, to byłoby na tyle, papatki, ćwiczcie sami, na razie. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki!